Witam Pana bardzo serdecznie. Bardzo dziękuję, że zgodził się Pan na krótką rozmowę na temat Święta Niepodległości, które odbędzie się 11 listopada. Jako klasa 2 BG chcielibyśmy przybliżyć naszym czwórkowiczom tę ważną historyczną datę. Witam cały zespół 4 liceum, uczących i chodzących, w tej chwili siedzących raczej przed monitorami uczniów 4 liceum. To zacznijmy. Czy może Pan powiedzieć, dlaczego Święto Odzyskania Niepodległości obchodzimy akurat 11 listopada oraz co takiego wydarzyło się tego właśnie dnia w 1918 roku? Dlaczego 11 listopada? Tu warto byłoby zacząć od historii tego święta, ponieważ to tego dnia Rada Regencyjna przekazuje władzę nad wojskiem Józefowi Piłsudskiemu, który dzień wcześniej przybywa do Warszawy po zwolnieniu go z internowania przez władze pruskie w Magdeburgu. I jeszcze jest jedno wydarzenie. Akurat się tak zbiegło, że kiedy Rada Regencyjna, czyli niemiecka jednostka administracyjna, która dała paru Polakom możliwość sprawowania władzy nad zajętym przez siebie obszarem po 1915 roku. Była to taka grupa ludzi, arystokratów, duchownych, którzy w imieniu władzy niemieckiej reprezentowali tam polskie interesy. Natomiast 11 listopada w godzinach dopołudniowych pod Paryżem w Compiègne dowództwo niemieckie złożyło podpis pod aktem kapitulacji na froncie zachodnim. Tak więc w Warszawie jedno wydarzenie, Piłsudski władzę nad wojskiem, a na froncie zachodnim milkną działa po 4 latach wojny. Dobrze, a czy przybliżyłby Pan nam proces kształtowania się granic Rzeczpospolitej w 1918 roku i jak bardzo był skomplikowany? No bo rzeczywiście używałeś ciekawego stwierdzenia, skomplikowany, bo nawet dzisiaj po latach ustalić chronologię tych wydarzeń nie jesteśmy w sposób, ale może do rzeczy. Same granice państwa polskiego w 18 roku to jest rzecz bardzo płynna. Może warto byłoby przedstawić sytuację, która dzieje się wokół ziem polskich. Na wschód od ziem polskich mamy rewolucję, która już ugruntowała się w Rosji, wtedy Rosji bolszewickiej, i ta rewolucja bardzo szybko posuwa się na zachód. W Niemczech wtedy rewolucja się już nie tyle tli, co wybucha w Berlinie, w portach niemieckich. Mamy czerwone sztandary, mamy żołnierzy z czerwonymi opaskami, a jeżeli chodzi o południe, to Austro-Węgry ulegają destrukcji. I każda nacja, która wchodzi w skład Austro-Węgier, chce stworzyć własne państwo. W związku z tym na tych trzech obszarach tworzą się trzy ośrodki państwowotwórcze. W Warszawie mamy Radę Regencyjną, która przekazuje władzę Józefowi Piłsudskiemu. Ale nie zapominajmy, że od 7 listopada w Lublinie działa taka instytucja jak ČPOL, Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej, na czele z kolegą Piłsudskiego, Ignacym Daszyńskim, i o nim zapominamy w procesie państwowotwórczym. Jeżeli chodzi o Poznań, mamy instytucję zwaną Naczelną Radą Ludową z księdzem Adamskim, z Korfantem, i Poznań ma swoje przedstawicielstwo. Poznań w ogóle jest miastem zrewoltowanym. Pamiętajmy o tym, że w Niemczech trwa rewolucja, a garnizon poznański nosi też czerwone opaski. Mówimy o Niemcach. No i południe Polski, Polska Komisja Likwidacyjna z Wincentem Witosem, która przejmuje administrację z rąk austriackich. Jeszcze wspomnijmy o Śląsku Cieszyńskim, księdzu Lądzinie i Radzie Księstwa Cieszyńskiego. No, mógłbym tutaj wymieniać jeszcze organizacje komunistyczne, które tworzą się na południowym wschodzie państwa polskiego, ale były one tak skąpe wtedy, że nie tworzą sformalizowanego rządu. Dodać trzeba, że atmosfera w Warszawie była wtedy nie propolska, biało-czerwona, ale raczej proczerwona. I to Józef Piłsudski i jego grupa ma bardzo duże wyzwanie, żeby nad tym wszystkim zapanować. Wspomniał Pan o Józefie Piłsudskim, więc jaką rolę odegrały jego legiony w tych czasach? Józef Piłsudski w 10-11 listopada 18 roku przejmuje władzę nad wojskiem, które jest w Warszawie. Natomiast jego legiony i później brygady jako formacja zbrojna w roku 1917 ulegają częściowej destrukcji. Władze niemieckie
rozwiązują pierwszą i trzecią brygadę, internują polskich żołnierzy, natomiast druga z generałem Kalerem jeszcze do marca 18 roku walczy po stronie niemieckiej na froncie wschodnim z bolszewikami. Pytasz o rolę, no ogromną. Był to żołnierz, był to Polak, był to polski mundur, była to Maciejówka i był to Orzełek. Musimy sobie wyobrazić, że jest to formacja zbrojna z polskimi elementami i możemy być dumni właśnie z tej formacji, że ona istnieje. Ale też nie możemy zapomnieć o innych Polakach w polskich mundurach, którzy do roku 17 walczą po stronie aliantów. Należy tutaj wspomnieć słynny Legion Bajończyków we Francji, będący częścią Legion Etrangère, czyli Legii Cudzoziemskiej. Możemy tutaj wspomnieć o ochotnikach, którzy płyną wtedy z Ameryki, zanim jeszcze Stany przystąpią do wojny. No i nie należy zapominać o dziesiątkach tysięcy polskich żołnierzy w obcych mundurach, którzy przeciwko sobie walczą w armii austriackiej, pruskiej czy też rosyjskiej. To jest udział Polaków w I wojnie światowej. Wspomniał tam Pan jeszcze o innych nazwiskach, więc jakie postacie historyczne, oprócz oczywiście Józefa Piłsudskiego, odegrały taką kluczową rolę w kształtowaniu się Polski? Należy tutaj wspomnieć przede wszystkim Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego. Roman Dmowski początkowo współpracuje z Rosją, ale kiedy w Rosji wybucha rewolucja, opuszcza ją i udaje się do Francji. Tam po drodze z pobytem w Szwajcarii tworzy polską siłę polityczną pod nazwą Komitet Narodowy Polski. Od 1917 roku, od sierpnia, jest to instytucja, która formalnie uznawana jest przez Entente, która reprezentowana w osobie Francji, Stanów Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii, czyli mówimy tutaj o premierze Wielkiej Brytanii Lloyd George'u, mówimy o George'u Clemenceau, Francuzie i o Woodrow Wilsonie. Ta trójka reprezentuje też interesy polskie. No ale patrząc z perspektywy, Roman Dmowski jest tam, aż wydarzenia dzieją się tu. I ten, kto jest tu, ten rozdaje karty. Kiedy w 18 roku wybucha ta nasza niepodległość w Warszawie, Józef Piłsudski formalnie przejmuje kontrolę nad wojskiem, a potem nad aparatem politycznym, potem powstaje rząd Jędrzeja Moraczewskiego kilka dni później, no to w Paryżu Roman Dmowski nie że zaciska pięści i będzie wygrażał Piłsudskiemu, tylko będzie nalegał, aby do Warszawy udał się jego przedstawiciel. A tym przedstawicielem będzie nikt inny jak Ignacy Paderewski, który w swojej podróży do Warszawy zatrzyma się w Poznaniu. A wydarzenia, które zostaną spowodowane wizytą Ignacego Paderewskiego, wszyscy my poznaniacy znamy. To jest nic innego jak powstanie Wielkopolski. Takie bardziej teraz pytanie do Pana niż do historii. Czy uważa Pan, że historia uczy patriotyzmu? Co Pan sądzi na ten temat? Ale pytasz mnie o wydarzenia z 11 listopada, czy ogólnie, nazwijmy to? Ogólnie. Historia uczy patriotyzmu, przynajmniej powinna, tak mnie się wydaje. Jeżeli chodzi o tradycję, to w przypadku nas, Polaków, bazujemy na czynach patriotów. Bez względu na to, jaką orientację by przedstawiali, bo w roku 1918 zarzucano co niektórym, że współpracowali z Niemcami, a co niektórym, że współpracowano z bolszewikami. Ta sytuacja dotyczyła przede wszystkim Ignacego Daszyńskiego, czy też Józefa Piłsudskiego. Wzajemne oskarżenia jednak poszły gdzieś w niebyt, bo liczyła się wspólna sprawa, czyli kwestia niepodległości. Natomiast jak jest dzisiaj? Niestety, jeżeli do nauki historii włącza się współczesna polityka, no to nic z tego nie wychodzi. I należałoby oddzielić interpretację polityczną czasów, w których się żyje, od rzeczywistych faktów, które miały miejsce. Najlepiej korzystać z narracji tych, którzy żyją, no ale dzisiaj sięgać do tych, którzy pamiętali wydarzenia 1918 roku, no to jedynie z nagrań. I na koniec mam tylko jeszcze, jak spędza Pan 11 dzień Święta Niepodległości? Czy ze względu na obecną sytuację na świecie zmieniły się Pańskie plany? Do tej pory 11 listopada spędzałem w Poznaniu
na Placu Wolności, będąc na uroczystościach związanych ze Świętem Niepodległości. A w tym roku ze względu na pandemię, to tak jak z Tobą dzisiaj rozmawiam i z Wami, albo przed ekranem telewizora, albo przed głośnikiem radia, a raczej w pracy przed mikrofonem. Nie wiem jeszcze, jak ten dzień będę spędzał, ale na pewno ją, nie będę go mógł spędzić, jak większość z nas chciałaby spędzić, czyli na uroczystościach związanych ze Świętem Niepodległości. Liczmy tylko na to, że przyszły rok będziemy mogli już wspólnie świętować i tu w szkole, i w Poznaniu, i w każdym innym miejscu, gdzie 11 listopada będziemy. A jeżeli mówimy o 11 listopada, to no, nie możemy sobie odmówić takiej słodkiej poznańskiej przyjemności, czyli poznańskiego rogala. Możemy sobie tą sytuację pandemiczną, chociażby tym naszym słodkim przysmakiem, który nie zaszkodzi naszemu zdrowiu, skosztować. Dziękuję panu bardzo za tę miłą rozmowę. Życzę miłego i spokojnego dnia. Wzajemnie dziękuję i też życzę miłego dnia i spędzania Święta Niepodległości w gronie rodzinnym.